Czołem Wielkiej Polsce. Za tydzień wybory. No i co my możemy robić w wyborach? Jakie są głosy? Ja jestem demokratą narodowym. W dodatku uważam, że powinno być głosowanie hierarchiczne. Takie jest moje zdanie. Czyli Polak w Polsce gospodarzem, Polak w Polsce rządzi, decyduje, a nie obcy albo pachą obcych interesów. Tak powinno wyglądać w normalnym państwie i w normalnej demokracji narodowej. Hierarchiczność bardzo łatwo byłoby podzielić na różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie zaufania publicznego, ilości dzieci, edukacji, stosunku do służby wojskowej i no można by tam jeszcze wymienić parę, to o tym kiedyś opowiem. Ale co jest takiego? Wiele osób dzisiaj nawet na targu sobie przypomniało, że są wybory i trzeba na kogoś głosować. Ta moja wypowiedź jest i dla tych, co nie wiedzą, i dla tych, co wiedzą. Co ja mogę powiedzieć w temacie? No jak się ktoś dopiero teraz zaczyna interesować, na kogo głosować, to niech nie głosuje. I będę takich ludzi do tego namawiał, bo więcej szkód narobią i niż jakiegoś porządku prawnego, jakiegoś ładu. Nie mylić z ładem pisowskim, który jest bezładem i bezradnością. I tacy ludzie mają obraz tylko dwóch partii największych, że jest PiS i PO. No, przypomnę, że PiS i PO to jest jedno zło. Szkód w kościele, jakich narobił PiS, są rzeczy ciężkie do odwrócenia. Oczywiście wiemy o tym, że Duch Święty rządzi w kościele, a nie jacyś tam biskupi czy osoby świeckie. Pan Bóg sobie z tym poradzi i wyprowadzi to, ale trzeba wiedzieć co. No, PiS mamy, PO, ale mamy w ogóle 10 komitetów wyborczych zgłoszonych do parlamentu polskiego. Się nie mówi o innych, tylko PiS, PO, PiS, PO i na tym targu tak się ludzie zastanawiają i mnie się pytają, na kogo głosować. No wiecie co, dajcie se spokój. Nie bądźcie idiotami. Jak żeście się nie interesowali, to się już nie interesujcie, nic wam to nie pomoże. Miejcie dalej to wszystko w nosie, bo wybierając, to trzeba przede wszystkim wiedzieć, czego się chce. Czas, wybory do Sejmu, Senatu, do Rady Miasta, wszystko jest powiązane z tym, że my płacimy podatki. I z chwilą płacenia podatków już powinniśmy się interesować, na co jest przeznaczana nasza kasa. Oczywiście, jako człowiek prawy, to nie będę chciał, żeby były finansowane na przykład jakieś marsze perwersów, no tak jak to zrobił PiS, sfinansował, załatwiając fundusze norweskie na promocję LGBT w Polsce. W 2019 roku negocjowali. O, kotek przyszedł. No, negocjowali fundusze norweskie, no i wywalczyli 30 milionów euro na promocję LGBT. Platforma, partia taka jaka jest, no wiadomo. No i to są wszystko Bizantyjczycy prawni. Oni uważają, i PiS, i PO, te dwie główne partie, że przez literę prawa można załatwić jakiś porządek. No i mamy do czynienia z tym właśnie, co się dzieje. No, wracam. Jak nie kot, to telefon, jakieś przeszkody. I jeszcze inne. O, coś się zawsze dzieje w pracowni. Wracając do wyborów. Są tacy, co zachęcają Polaków w ogóle, nie, żeby nie szli do wyborów. No są tacy.
Czym to jest podyktowane? No, jakimś takim zgorzknieniem, że bezradnością, nic się nie da zrobić. No, ale jedni nie pójdą, ale pójdą inni, ci co gdzieś tam usłyszą jeden od drugiego, że PiS jest lepszy od Platformy, albo Platforma lepsza od PiSu. I tak narobią dziadostwa, nie głosowanie. To ja już wolę z pełną odpowiedzialnością pójść i wybrać tą osobę, którą chcę. Spośród tych wszystkich polityków, którzy byli w ostatniej kadencji, uważam, że no jest jeden poseł, który nie utracił twarzy. Człowiek, który zachował twarz, uważam, że to takim posłem najlepszym jest Grzegorz Braun, który rzeczywiście od początku do końca bardzo merytorycznie, bardzo konsekwentnie realizował polski interes narodowy. To jest moje zdanie. Jest możliwość głosowania też na ugrupowania oprócz Konfederacji inne. Jest od kolegi Maciaka, są samorządowcy, no jest 10 partii. No, przypomnę, że Trzecia Droga to jest też jakby Hołownia z PSL-em się dogadali i idą razem. I co jest takiego? No, zawsze się mówiło o Trzeciej Drodze jako idei narodowej. No, nie jest to idea narodowa. Oni uważają nawet, że my chodzimy w brunatnych koszulach, a tak naprawdę brunatny to jest tylko niedźwiedź. Tak to wygląda. Pozdrawiam z tego miejsca wszystkich rodaków. Nie dajcie się zwariować. Niech każdy zrobi co chce, jak chce. I nie będziemy się na siebie obrażać, bo nie o to chodzi. Tylko pamiętajcie, no jednak, no myśląc o przyszłości Polski, to trzeba wybierać mądrze. Takim kluczem, ja wam powiem o klucz, jaki powinien przyświecać wyborowi politycznemu. Przede wszystkim polski interes narodowy. A czym jest? To już mówię. Pierwszy interes to jest biologiczny byt. Ważne, żeby nas było jak najwięcej. Żebyśmy się mnożyli, płodzili, żebyśmy byli żywą tkanką narodową fizycznie. Drugim takim interesem narodowym jest suwerenność ekonomiczna, żeby każdy Polak mógł się bogacić i być bardziej zamożny, wykształcony przez to bardziej, mógłby prosperować. No, to jest jakby ten interes. A trzecim interesem jest samoświadomość narodowa. I te jakby trzy główne interesy narodowe, trzeba jeszcze samoświadomość narodowa, skąd jestem, gdzie idę, co robili moi przodkowie, co źle robili, co robili dobrze. Wyciągam wnioski, analizuję, syntetyzuję, tak to się robi. No i to wszystko jeszcze trzeba patrzeć przez pryzmat cywilizacji łacińskiej. Czyli ten pięciomian bytu, dobro, prawda, piękno, dobrobyt i zdrowie. Te pięć kategorii, cokolwiek nie pomyślimy, cokolwiek nie zrobimy, to się w tych kategoriach mieści. I wiecie co? Jeżeli przyłożymy ten klucz taki do rozumienia właśnie tego i zastanowimy się, czy to, co jest dobre dla mnie, jest dobre dla Polski, czy to, co jest piękne, kreują piękno, czy kreują brzydotę? No przecież no, to są pojęcia podstawowe. Dobro, prawda, piękno. Ile tu jest kłamstwa w mediach, ile brzydoty, ile zła narobią, jak zadłużą Polaków i zadłużyli. Przez ostatnie 30 lat w Polsce rządzą właściwie ci sami. To weźcie się, kłóćcie. To jest lepszy PiS czy PO, a dla mnie różnią się tylko w skali łajdactwa i obrzydzenia tego, co powinno być dobre. Uważam, rodacy, że każdy sobie odpowie na pytanie, czego chce,
Nie tylko przed wyborami, tylko żeby się zastanowić, a na przyszłość trzeba się rzeczywiście już zacząć przygotowywać i organizować po polsku, czyli w duchu polskim, posiadając polskie myśli, serca i tą naszą ciężką pracą po prostu pozbyć się tego socjalizmu, bizantynizmu prawnego, tej całej antyłacińskiej koncepcji budowania państwa, to co mamy teraz. Bo jak się mi ktoś chwali, że zrobił masę ustaw i przepchnął je i przeprowadził, to ja dostaję gęsiej skórki, że znowu Bizantyjczyk prawny powymyślał bzdury. I taki jest przywilej urzędników, że oni chcą pokazać, że są ważni, dlatego biorą i wymyślają kolejne przepisy. Nie, nie idźmy tą drogą. Nasz interes narodowy nie jest w bizantynizmie prawnym, tylko właśnie w odrzuceniu wielu przepisów. I polską władzę po tym poznamy, że pierwsze co zrobi, to wywali połowę przepisów, przede wszystkim z prawa budowlanego, z prawa energetycznego. Przecież żeby się Polska mogła rozwijać, to trzeba przepisy powyrzucać, a nie tworzyć nowe. I takie jest moje zdanie przedwyborcze. Wybór każdego z nas niech będzie podyktowany przemyśleniem, zdrowym rozsądkiem, nie emocjami. A bo Tusk jest rudy i on tak to powiedział, a Kaczyński to karakon, Żoliborski to powiedział. Nie, nie, nie. Słuchajcie, nie ma polskiej władzy obecnie. Nie ma. Władza, która hoduje żmije na własnej piersi, bo wiadomo, że Ukraińcy wpuszczeni do Polski, oni się nigdy nie odwdzięczą. Nigdy. Znamy to z historii, jak się właśnie wykazali brakiem wdzięczności za to, co żeśmy ich ratowali przed wielkim głodem i przed bolszewią, przed różnymi czynnikami. Odwdzięczyli się mordami na Wołyniu. To robi obecna władza. W sądach się ściga polskich patriotów, ściga się ludzi, którzy chcą zadbać o zdrowie Polaków, którzy mówią prawdę. No i to robi obecna władza. Nam się wciska kity, że na Białorusi nie ma demokracji, a u nas jest demokracja, tylko że ludzie wybierają swoich oprawców i katów. Dzisiaj dłuższy odcinek, ale jest właśnie to takie przedwyborcze, taka myśl przedwyborcza, co jest ważne w wyborach i po czym poznamy polską władzę. Że polska władza odejdzie od dbania o interesy obcych, wywali połowę przepisów. A jak wywali przepisów, to łatwiej będzie ludziom żyć. Bo nie jest tak, że Polakom się żyje gorzej, a obcy, gdzie zrobiono podmianę narodową, mają lepiej. To tutaj, o, nawet mam tu taki bilet. O, proszę bardzo. Taki bilet, że jakby się kto przypatrzył, to jest bilet darmowy. Tak sobie Ukraińcy jeździli, a Polak musiał płacić. No, teraz byłem na pobycie twórczym w Orońsku, co się okazuje. Polski ośrodek dla artystów rzeźbiarzy. To polską flagę wyjebali za szlaban. Ukraińska flaga dominuje w centrum Orońsku. Napisy nawet po rusku są porobione. W kuchni zatrudniona Ukrainka, no i to jest właśnie polityka kulturowa w
Polsce Glińskiego, nieraz się do niego odnosiłem, nieraz to mówiłem, także rodacy. Idąc na wybory, ja was będę zachęcał, idźcie, idźcie, ale wiecie, nie dajcie sobie wmówić, że o teorii straconego głosu, bo to bzdura. Teoria straconego głosu to jest wymyślone po to, żeby tych mydłkowatych ludzi złapać w pułapkę, no bo zagłosuj na tą partię, bo jak nie, to będzie głos stracony. Gówno prawda, każdy ma jeden głos do wykorzystania, ale ma jedno sumienie. Jeżeli ma ducha polskiego i polskie serce, to nie będzie chciał krzywdy Polski. Największą krzywdę robią nam Bizantyjczycy prawni i pachoły obcych wpływów, interesów. Widzimy, co się dzieje. To nie jest prawda, że tu PiS jest propolski, bo nie jest. Platforma jest taka, jaka jest. Jeszcze tak ciekawostkę powiem, co uważam za taki, no, palec Boży. Bo odbył się marsz, ten pierwszy marsz, gdzie było milion osób, ponoć, gdzie wyszła opozycja przeciwko PiS-owi. No i oczywiście oni mają podobne poglądy na sprawy ukraińskie. To są ludzie bezmyślni i robią tak przedstawiciele jednej i drugiej partii, PiS, PO, jedno zło. Robią podobnie, ale jak wyszli na ulicę, to w prasie zagranicznej zatrzęsło się, ponieważ zaczęli pisać, że opozycja do Kaczyńskiego, a Kaczyński niby tu ten zwolennik wysłania Polaków na Ukrainę, żeby walczyli za interesy obcych, czyli za budowę niebiańskiej Jerozolimy na terenach historycznej Polski. No i co? Jak wyszła opozycja, to zaczęli komentować, że przeciwnicy wojny. I ci zaczęli na zachodzie portkami, bo już nas mieli wepchać do wojny, ale jak wyszła opozycja przeciwko wojnie, co nawet nie miał, Pitusk nie miał tej idei, to jednak przyczynił się w Polsce bardziej, nie wpychając do wojny, niż to, co Kaczyński chce za wszelką cenę Polskę wepchać do wojny i żebyśmy my wszyscy zginęli. No tak, tak to robią, to nie jest patriotyzm, to jest po prostu antypolonizm. Dzisiaj, jeszcze kwestia referendum. Przecież ten PiS zakichany, wprowadzając referendum, dobrze wie, przy wyborach, dobrze wie, że żeby referendum było ważne, to musi przynajmniej połowa Polaków w tym wziąć udział. Jeżeli nie weźmie udziału 50%, no to referendum jest nieważne i nie jest wiążące. I o to PiS-owi chodzi. Tu zrobili sobie kampanię wyborczą, no bo pytania zadają. A tak naprawdę już sprowadzili masę imigrantów, handel, lewy handel wizami. No to już jest po prostu kuriozum. No płot na granicy. Przecież zamiast zrobili płot, a później się okazuje, że jest mało skuteczny i śmigłowce sobie przelatują. Rakiety też mogą przelecieć wszystko. A imigrantów, niby przeciwko imigrantom, a ci sami imigranci przeszli przez południową granicę z Ukrainą. Miałem okazję bycia w Warszawie wtedy, kiedy było to taki kulminacyjny moment przyjazdu. To kto przyjeżdżał? Jacyś tacy ciemniejsi, o ciemnej karnacji, mówiący w jakichś dziwnych językach, nie po rusku, czy małorusku, no nie? Bo nie ma języka ukraińskiego, jest język małoruski, to już wielokrotnie przypominam. No i jacyś tacy dziwni,
Dziwni ci Rusini byli. Młodzi faceci w wieku poborowym, tak to wyglądało. Nie dajmy sobie wmówić, niech każdy przemyśli fakt, czy chce brać udział w tym referendum, czy nie brać udziału, czy tak odpowiedzieć, czy inaczej, zawsze przykładając ten probierz pięciomianu bytu i probierz interesu narodowego. Osobiście wezmę i co zrobię? Wezmę kartę. A co z nią zrobię, to wam później po wyborach powiem i tyle. No nie. Jedni mówią brać, inni nie brać. Różnie. Zobaczmy. Będzie zamieszanie, będzie ciekawie. Może się to przydarzy tak, że już nie. Będą zmiany. Ci, co byli, dostaną po paluchach, po uszach. Także przypominam, jest 10 ugrupowań. Nie tylko PiS, PO, jedno zło. Tam są jeszcze inne. Są różne osoby, nawet wartościowe, w różnych ugrupowaniach. I teraz sobie zdecydujcie sami, co chcecie, jak. Ja powiedziałem, kto zachował twarz, jeden z polityków, gdzie wszystkim zakładali te kagańce, robili i nagle pstryk, jak za machnięciem czarodziejską różdżką maseczki zniknęły, pojawił się problem uchodźstwa z Ukrainy. Wymordowanie Polaków. Przecież to mnie się w pale nie mieści. Jak można być obojętnym obok tylu tysięcy nadprogramowych zgonów? Teraz PiS-owi tych głosów brakuje, ale wymordowali tych starszych ludzi. Wymordowali przez brak dostępu do służby zdrowia, przez niszczenie, żeby nawet z rodziną się nie mógł spotkać. Zamknięte cmentarze, kościoły pozamykane. Ten PiS zrobił dla kościoła bardzo złą robotę. No, bardzo złą. Także niech księża namawiają dalej, głosujcie na PiS, bo PiS jest dobry. Nie, PiS jest fatalny. Jak się obudzą z ręką w nocniku księża, to będą wiedzieć, do czego to doszło i co zrobili. Słuchajcie, kochani rodacy, tak to wygląda. Zobaczymy. Pamiętaj, Polaku, że PiS, PO, jedno zło, a czy pójdziecie do głosowania, czy nie pójdziecie, zawsze wiedzcie o tym, że Polak Polakowi jest bratem i nie dajcie się zwariować i podzielić. Nie dajcie się, bo wszędzie są Polacy i w każdym ugrupowaniu to, że poglądy polityczne ludzie mają inne, no to mają, to oczywiście i tu są starcia, ale jednak niech Polak Polaka szanuje. I to przed wyborami mówię i życzę wam czuj duch i myśleć i kijem tego, co nie pilnuje swego. No, czołem.